Witam wszystkich ponownie. Tym razem będziemy dokonywać pierwszego odpalenia 25-letniej kuchenki Prymus. Odpalimy ją na benzynie ekstrakcyjnej przy pomocy spirytusu denaturatu. Ok. Odkręcamy zaworek. Ta maszynka jeszcze nigdy nie miała w sobie benzynki, więc to jest jej, że tak powiem, 100% debiut. Wkładamy lejeczek i odrobinkę benzyny wlejemy sobie do środka. O, myślę, że dużo nie potrzeba. Ok, tyle wystarczy. Odstawiamy sobie benzynkę raczej w bezpieczne miejsce. Lejek też odłożymy. Zakręcamy dość porządnie nasz zaworek tutaj bezpieczeństwa z korkiem. Ok. I co? Trzeba by było troszeczkę zapodać spirytusu na tą tarczkę na dole. Na tą taką. Okej, troszeczkę tam się kapnęło, ale jako, że jest to denaturat, mam nadzieję, że nic się takiego nie stanie. Ustawiamy sobie maszynkę w pozycji. Zamkniętej na razie. I co, i podpalamy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie zrobimy dużej dymówy w chałupie, bo kobieta mnie powiesi wtedy, ale czego się nie robi dla kolegów survivalowców. Dobra. Maszynka się grzeje. Można troszeczkę podnieść podobno osłonkę, która pozwoli na wstępne ogrzanie zbiorniczka szybsze. Widzę, że maszynka startuje już w trybie natychmiastowym. W domu jest dosyć ciepło, około 20 stopni, 20 może 3, 4 nawet. Jest lato, więc testujemy, zobaczymy jak to cudo pójdzie. Na razie się pali. Rzeczywiście no, na denaturacie nie ma tutaj żadnego jakiegoś dziwnego zapachu. Wygląda to w miarę bezpiecznie. Mam nadzieję, że stół mi nie spłonie oraz kuchnia. Też do takich rzeczy mam talent, ale no zobaczymy. Możemy troszeczkę spróbować puścić tutaj to. Jeszcze chyba nie. Ale widzę, że ciśnienie jakieś się wytworzyło, jakiś gaz jest, więc ją szybciutko sobie. No i chodzi. Proszę bardzo. Prymusek chodzi jak złoto, widzę. Piękna sprawa. O, chyba go zgasiłem teraz. Akurat, ale to pewnie tylko kwestia wprawy, więc zaraz ją poprawimy jeszcze raz i będzie cacy. Patrzcie, tak to niestety jakoś bywa, że złapać temperaturkę, ale wygląda to fajnie, bardzo mi się podoba i rzeczywiście w ogóle nie śmierdzi, także palniczek jak widzicie działa. No,
Sygnał daje całkiem fajny. Ogień. Ciepło jest. Całkiem. Ale tak bardzo nie huczy, jak to wszyscy przestrzegają, ale myślę, że będzie ok. Dobra, to chyba tyle. Zapraszam na moje kolejne filmiki o tematyce survivalowej, gotowania w terenie, noży i innych ciekawych gadżetów.